Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Parlament Europejski wczoraj 8 czerwca przegłosował ograniczenie dopuszczalnej emisji dwutlenku węgla przez nowe auta o 100%. Stanowi to oczywiście część pakietu Fit for 55, który już omawiałem na łamach podcastu geopolitycznego. No i tak naprawdę ta uchwała. Europarlamentu, która przeszła stosunkiem głosów 339 do 249, oznacza, że rok 2035 ma być ostatnim, w którym na terenie Unii Europejskiej kupić będzie można fabrycznie nowy model samochodu napędzany silnikiem spalinowym zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od końca 2035 roku ma być środkiem do osiągnięcia przez Unię Europejską tak zwanej neutralności klimatycznej planowanej na rok 2050. I tutaj warto zauważyć, że ta uchwała Europarlamentu oczywiście musi być zaakceptowana przez parlamenty państw członkowskich. Natomiast jest tutaj kilka fundamentalnych pytań, które warto dzisiaj zadać, z których na czoło wysuwa wysuwają się te o realne przyczyny tego typu działań, ponieważ kwestie klimatyczne, kwestie. Związane z ochroną środowiska, nader często bywają wykorzystywane dzisiaj do celów ideologicznych, a nie właśnie temu, czemu powinny służyć. Wiemy doskonale, że auta z, nap z napędem spalinowym, z silnikami spalinowymi. Od wielu lat są na, można powiedzieć, cenzurowanym u unijnych urzędników. Kolejne normy emisji spalin, coraz trudniejsze do osiągnięcia przez producentów pojazdów, właśnie o napędzie spalinowym, itd. itd. To jest pewien, pewien trend, pewien proces, który obserwujemy już od wielu, wielu lat. Zresztą te normy są tak wyśrubowane, że koncerny motoryzacyjne muszą bardzo często płacić kary za Nadmierną emisję dwutlenku węgla przez samochody, które, które sprzedają. No i oczywiście kary te są wliczane w ceny oferowanych pojazdów, stąd między innymi jest to jedna z przyczyn, dlaczego samochody drożeją. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że ten, ten pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 ma być ustalony na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych. Niewątpliwie to jest bardzo ambitna, ambitny cel i ambitna właściwie rewizja norm emisji dwutlenku węgla. No ale warto zadać pytanie, co będzie to oznaczało nie tylko dla przeciętnego użytkownika samochodu osobowego czy małego samochodu dostawczego, ale w ogóle dla całego społeczeństwa, bo oczywiście biorąc pod uwagę Argumentacje urzędników unijnych o tym, że ma to się przyczynić do oczyszczenia klimatu, do szerszego zastosowania pojazdów zeroemisyjnych, ma być to lepsza jakość powietrza, oszczędność energii, niższe koszty posiadania pojazdu, bo i takie się oczywiście pojawiają argumenty: ma to pobudzić innowacyjność w zakresie technologii, które są związane z. Motoryzacją zeroemisyjną, to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu jest taka, szanowni Państwo, że samochody z akumulatorami, na przykład litowo-jonowymi, wcale nie są takie bezpieczne dla środowiska. Wręcz odwrotnie, ich zagrożenie dla środowiska jest znacznie większe niż silników spalinowych. Jeśli do tego do, dołożymy, no, można powiedzieć, bardzo Ograniczoną dostępność surowców, które są potrzebne do budowy takich akumulatorów, i, od, i temu poświęciłem osobny, osobny odcinek podcastu geopolitycznego, no to mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z szeregiem kolejnych pytań. I tutaj na potrzeby dzisiejszego odcinka, dzisiejszego komentarza do, wczorajszego, do wczorajszej uchwały Europarlamentu, przypomnę tylko, że nie ma elektromobilności na Poziomie takim, jakim, jakim jaki by chcieli urzędnicy Unii Europejskiej, bez takiego pierwiastka jak Lit. Który jest pozyskiwany przede wszystkim z Australii, Chile. Nie ma elektromobilności bez grafitu z Chin i z Brazylii. Bez manganu z Republiki Południowej Afryki i Australii. Na no, przede wszystkim bez kobaltu z Demokratycznej Republiki Konga. I niemal wszystkie te wymienione przeze mnie minerały występują w przyrodzie w bardzo dużym rozproszeniu. To są najczęściej domieszki różnych innych minerałów. I musimy sobie zdawać sprawę, że. Ich dostępność jest ograniczona i postawienie w tak radykalny sposób na Elektromobilność, czy na no, no przede wszystkim w takim dającym się przewidzieć okresie, na elektromobilność, no skłania do takiej refleksji, że te minerały będą minerałami coraz bardziej strategicznymi. Nawet powiedziałbym, pokusiłbym się o takie określenie, że będą to minerały wielkiej strategii dla Unii Europejskiej i takie, no właściwie można powiedzieć, przerażające uzależnienie się Unii Europejskiej od takiego pierwiastka jak i kontaktów handlowych z Demokratyczną Republiką Kongo, która nie należy do najbardziej stabilnych, nazwijmy to, systemów politycznych świata, jest moim zdaniem niezwykle ryzykowne jest niezwykle ryzykowne. Co więcej, ja dostrzegam tutaj znacznie głębszy problem, problem, który wielokrotnie poruszałem w swoich publicznych wypowiedziach, a mianowicie fakt tworzenia. Czy próby tworzenia nowego społeczeństwa, nie tylko zresztą w Unii Europejskiej, widzimy takie niebezpieczne zapędy, ja bym to nazwał wprost inżynierią społeczną, której Delikatne, powiedziałbym, przejawy obserwujemy od roku 2001, mianowicie skutki tak zwanej wojny z terrorem, czy wojny z terroryzmem i ograniczania praw obywatelskich, a nasiliło się to bardzo mocno po roku 2008 po wielkim kryzysie gospodarczym. W ostatnim czasie widzieliśmy no, bardzo silnie te projekty w latach 2020-2021, paszporty covidowe, wszystkie restrykcje sanitarne. Widzieliśmy no, próby takiego bardzo mocno ograniczania praw obywatelskich swoistą inżynierię społeczną. wprowadzenie tak radykalne odstąpienie od motoryzacji opartej, na silnikach spalinowych, moim zdaniem spowoduje bardzo silne rozwarstwienie społeczne. To znaczy pojawi się swoista kasta uprzywilejowana, której, którą będzie po prostu stać na bardzo drogą motoryzację nazwijmy, no, elektryczną, tak, czy na, na tą właśnie elektromobilność i cała rzesza pariasów, która będzie zdana na wynajem samochodów. Na wynajem samochodów, i to jest oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo wygodne, bo można nie mieć nic i być szczęśliwym można sobie wszystko wynajmować można wynajmować samochody, można wynajmować hulajnogi można wynajmować rowery, wynajmować mieszkania, wynajmować oprogramowanie, wynajmować sprzęt elektroniczny wszystko mieć tak naprawdę na wynajem nic nie mieć na własność. Tylko pytanie. Jak będzie wyglądała wolność takiego obywatela, takiego człowieka, gdzie nie będzie miał nic na własność, a wszystko będzie miał, no właśnie kto? To jest właśnie pytanie, czy rząd, czy korporacje ponadnarodowe, czy jakaś forma globalnego zarządzania. To moim zdaniem bardzo niebezpieczna perspektywa. Perspektywa, gdzie nie tylko dojdzie do bardzo gwałtownej gwałtownego zróżnicowania społecznego, ale także sytuacja, w której władza Gdziekolwiek by się znajdowało jej centrum, bo niekoniecznie musi być to centrum narodowe tej władzy, będzie mogła odciąć niewygodnych obywateli od środków transportu. Na przykład, gdyby dochodziło do jakichś prób buntu, do jakichś prób protestów społecznych, no to jeżeli obywatele nie będą mieli własnych środków transportu, jeżeli będą mieli wszystko na wynajem, no to wówczas, gdyby chcieli zorganizować, na przykład, protest no, w Warszawie, w Brukseli, Sally. To zwyczajnie mogą nie dojechać na taki protest, bo władza jest w stanie po prostu wyłączyć możliwość wynajmu środków transportu. Myślę, że jesteśmy w punkcie przełomowym, w bardzo istotnym punkcie, którego, którego, który, który właśnie dzisiaj obserwujemy i obserwujemy go właściwie od wielu lat. Jest to proces nie tylko zmiany bardzo gwałtownej, jeśli chodzi o ład międzynarodowy, architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego, ale także jest to bardzo interesujący z punktu widzenia naukowego. Czysto politologicznego, socjologicznego proces, a niezwykle niebezpieczny z punktu widzenia obywatelskiego, próby wprowadzenia nowej inżynierii społecznej. Właściwie można by się pokusić nawet o taką hipotezę na takiej kanwie publicystycznej nowego komunizmu, i, i myślę, że w, w tym kontekście warto patrzeć, na, patrzeć również na zagrożenia, które nie, nie, niesie właśnie tego typu ustawodawstwo, które, które proponuje parlament. Europejski. Dziękuję Państwu za uwagę.